wszystkie inne nie. Nowa z królem muszą, że na przyjęcie proszą każdego, kto królewy rękę chce. Mości rycerzowi straszliwie niewygodnie. Już się przyzwyczaiłem.
Zresztą lepsze to niż wysłuchiwanie tych ciągłych reakcji afetu. Afet to charakterystyczny okrzyk, kiedy się widzi coś bardzo brzydkiego. Że to cię oświeciło? Tak właśnie. Jeśli pomimo mojej brzydoty, któryś z zalotników nadal będzie chciał mnie poślubić, to znaczy, że dostrzega we mnie coś więcej. A jesteś pewna, że jest w tobie coś... coś więcej? Ależ oczywiście. A co na przykład? No... jestem wrażliwa. Coś jeszcze? I pracowita. I na dodatek całkiem inteligentna. A, inteligentna. Ale nikt tego nie zauważa, bo wszyscy widzą tylko moją buzię. Dobrze więc. Dobrze. Przyprawię ci wielki, olbrzymiasty, okrutny nohal. Ale najpierw musisz mi udowodnić, że faktycznie jesteś wrażliwa, pracowita i inteligentna. Bo inaczej po przyprawieniu takiego wielkiego nohala to już ci nie zostanie żadna z zalet. Niech będzie. Udowodnię. Udowodnię. Ale jak? Z pracowitością nie będzie większego problemu. Posprząta się chatkę, obejście. Co to, to nie! Ja nie pozwolę. Piętnotko, wracamy do domu. Lecz ty też! Miałeś sobie pójść! Pójdę! Ale z tobą, piętnotko. I ja tu zostanę. O nie! Nie pozwolę, ażebyś zdzierała sobie rączki, szorując podłogę jakiejś starej chaty. I nie pozwolę, żeby przyprawiono ci nocha! Nie masz tu nic do gadania, nożki pyszny Tedro! Obawiam się, że ona ma rację. Mało tego, jak dalej będziesz nam przeszkadzał, to zamienię cię w twardy kamień. Nie lękam się, czas. Piękno, idziemy! Przykro mi, twardy kamień wnet się zdawi! Zdenerwowała mnie. Twardy jak kamień! Otrzymałam! Ale czy nic mu nie będzie? No nie... nie, no, no nic mu nie będzie. Odczarujemy go, jak już będzie po wszystkim. A teraz, moja piękna, zajmij się sprzątaniem, a ja idę robić elit.